watching Say It in Polish YouTube channel, where we help you to build and improve your language skills in a professional and pleasant way. This is the fourth episode of the Practise Your Polish Pronunciation series. If you haven't watched previous videos in this series, I will link them in the description box below. Let's start our video. Our first pair of words: proszę, prosię, proszę, prosię. Pomóż mi, proszę. Pomóż mi, proszę. Jakie ładne prosię. Jakie ładne prosię. To learn more about the meaning of proszę, please check the video linked in description box below. Let's move on to the second pair of words, which are piasek, piesek, piasek, piesek. Piesek is the diminutive form of pies. Pies, piesek. So let's hear some examples. Nic tylko pustynia i piasek. Nic tylko pustynia i piasek. Jak się wabi twój piesek? Jak się wabi twój piesek? Our next pair of words. Kasa. Kasa. Kasza. Kasza. Kasa, kasza. Kasa nieczynna. Kasa nieczynna. Przepraszamy. Kasa nieczynna. Przepraszamy. Kasza zawiera dużo ważnych witamin i minerałów. Kasza zawiera dużo ważnych witamin i minerałów. Let's look at this pair. Wina. Winna. Wina. Winna. Wina as fault, guilt. Winna means guilty. They look and sound very similar, and I know that pronunciation of double M can be quite difficult. So let me know in comments below if you want me to prepare separate video about this topic, about double letters in Polish and how to pronounce them. Okay, and now let's see some examples. To nie moja wina. To nie moja wina. To nie moja wina. Czuję się winna. Czuję się winna. Czuję się winna. Winna. So we need to pronounce these two N's. Czuję się winna. These two are my favorites. So first one, wieczny. Timeless. Wieczny. Something is wieczne. The second one, wietrzny. Wietrzny means windy. So first one, wieczny. Second one, wieczny. We want to use the correct one. We don't want to choose the wrong one. We don't want to say it wrong. So first one is tsz, wieczny. Second one, tsz, wieczny. Okay, and now let's hear some examples. Wieczny pojedynek między dobrem a złem. Wieczny pojedynek między dobrem a złem. Wieczny pojedynek między dobrem a złem. Chicago jest nazywane wiecznym miastem. Chicago jest nazywane wiecznym miastem. Meaning Chicago is called a windy city. Chicago is called a windy city. Chicago jest nazywane wietrznym miastem. If you still have trouble with pronouncing these two sounds, just come back to the video anytime you want and practice, practice, practice. Also, let me know. I'll be aware that I should prepare another video about these sounds. There are other tricky pairs of words. For example, list, liść. List, liść. Napisałam do ciebie list. Napisałam do ciebie list.
Do you like writing letters? Do you still write letters or just send text messages and emails? Just comment below. Okay, so let's go back to our examples. Napisałam do ciebie list. I wrote you a letter. Now example with liść. Jeden liść, dwa liście. Liście lecą z drzew. Lecą meaning spadają. Liście lecą z drzew. Liść, liście. Now look at this pair of words. Kot, kot, koc, koc. To jest kot. To jest kot. To jest mój kot. To jest kot. Kupiłam wczoraj piękny koc na wyprzedaży. Kupiłam wczoraj piękny koc na wyprzedaży. And finally we have klatka, klatka, kratka, kratka. Zamówiłam na internecie klatkę dla ptaków. Zamówiłam na internecie klatkę dla ptaków. Kratka jest ostatnio bardzo modna. Kratka jest ostatnio bardzo modna. Klatka, kratka. Klatka, kratka. Just practice kra, 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 kra sound. That's all for now. If you like this video, please give it thumbs up. Subscribe if you haven't done it yet. And comment below if you want me to do the video about double letters in Polish language and how to pronounce them. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye!